uśmiechnięci, radośni seniorzy. Przepraszam, uśmiechnięte, radosne seniorki, szanowni seniorzy, też rozpromienieni. Bo któż by się nie rozpromieniał, że za chwilę zobaczy takie dwie pokaźne gromadki świerszczykowe. Niecodziennie rozpoczynamy z udziałem pani Marii Łazarz, która jest pełni bardzo ważne funkcje społeczne związane z działalnością klubu, chociażby jako przewodnicząca Komisji Społeczno-Kulturalnej Rady Osiedla Łaza Spółdzielni Mieszkaniowej Grunwald, ale i również jest przewodniczącą zarządu osiedla Święty Łazarz. I w tej sytuacji, korzystając z tego, że mamy naszego drogiego gościa, panią Marię, to ja bym tak prosił o zarekomendowanie dzisiejszego wydarzenia i powiedzenie kilku ciepłych słów dla naszych seniorów. Bardzo się cieszę, że mogę w tym przedstawieniu i w tym spotkaniu brać udział. Cieszę się także, że nasze przedszkolaki włączyły się w ten projekt Przedszkolaki Seniorom i z takim pięknym, patriotycznym programem i z patriotycznym przesłaniem. Ja wiem, że to będzie piękne, chociaż jeszcze tego nie widziałam, ale te dzieciaczki są takie śliczne i tak przygotowane, że myślę, że nas wszystkich uradują tą dużą dozą patriotyzmu. Natomiast ważne jest to właśnie, że te małe dzieci chcą coś zrobić i zrobić dla seniorów. To przedstawienie specjalnie przygotowały. I to jest ważne, że takie małe osoby chcą razem z wami być i łączą te dwa, trzy pokolenia. A teraz wspaniała przygoda z najmłodszymi mieszkańcami Łazarza, naszą przyszłością łazarską. Przedszkole numer 32. Wspaniałe panie przedszkolanki przygotowały ten wspaniały program. Dzieciaczki, witamy was gromkimi brawami. Ciemna już nocka nastała.
Zobaczymy, jak
Przyszłość narodu. Super, najlepszy występ patriotyczny. Super, bardzo piękne. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Jesteśmy wzruszeni, naprawdę. Uważam, że bardzo wspaniałe występy tych dzieci i wpajany jest patriotyzm. Bardzo mi się podobało. Przepięknie niektóre dzieci z dykcją bardzo dokładną, bardzo dokładną. Bardzo maluchy. Tak. Teraz któryś jest to przedszkole tutaj u nas? Jesteśmy już po trosze przyzwyczajeni do ich występu. Ślicznie jest. Super, to jest coś pięknego, to jest tak wzruszające. Te dzieci, no artyści rosną nam. Jesteśmy zadowoleni. Co rok, co przychodzą, to frajda taka naprawdę, że bardzo fajne te dzieci. Czerwona przyszłość Polski. To było trudne przedstawienie, to było bardzo trudne i te dzieci wykazały naprawdę, no wszystko, co potrafiły, pokazały. Pięknie. Dziękujemy naszym kochanym Milusińskim. Ja mam dla was słodkie podziękowanie, ale ja tak myślę sobie, że wy jesteście tak pięknie ubrani, wy się na paradę nadajecie, już macie stroje na paradę. Parada będzie 4 czerwca, także myślę, że całe przedszkole jest tak pięknie ubrane, że wszyscy pójdziecie w tych strojach. Co wy na to? No, też tak myślę. Chcieliśmy też bardzo podziękować panią nauczycielką, która kto nie był nauczycielem, ten może nie wie, ile wymaga to pracy, żeby takie dzieci przygotować. To nie jest łatwo zapanować nad taką gromadką. Także gratulujemy panią nauczycielką, że udało im się zrealizować taką. Rodzicom również pewnie, którzy przygotowali częściowo na pewno te stroje piękne. Kino mają obiecane, no to pewnie żyją tą obietnicą. Ja oddam mikrofon panu kierownikowi i rozdam
lizaczki. Tak, lizaczki, no naprawdę było super. Ale jeszcze raz, drodzy Państwo, gromkie oklaski dla dzieciaków. Muszę wyjechać do szkoły. Muszę wyjechać do szkoły. Rzeczywiście taka powiedziała, to wielki szacun dla kadry pedagogicznej, dla rodziców i dla przede wszystkim dla tej najmłodszej przyszłości ładnia. Szanowni Państwo, cóż może być piękniejszego niż zgiełk trzewików? Tak się zastanawiam, na pewno piękniejsza może być muzyka poetycka, poezja śpiewana w wykonaniu Tomka Bateńczuka. A tak naprawdę to taki tytuł koncertu intrygujący zgiełk trzewików dzisiaj odbywa się w Klubie Krąg, ten recital zapowiadany swego czasu na programie przed programem Kraina Łagodności, kiedy mieliśmy okazję zapoznać się z klasyką polskiej poezji śpiewanej, Stare Dobre Małżeństwo, Ewa Damiak, etc. etc. Dzisiaj bohaterem jest właśnie autorska twórczość pana Tomasza. Myślę, że bardzo ciekawa. Jego muzyka do słów poetów polskich, ale nie tylko, bo i są autorzy bułgarscy, jak i również wietnamscy. Także myślę, że koncert intrygujący, ciekawy, nadal pozostający w nurcie Krainy Łagodności. Ale ten zgiełk trzewiku właśnie, czyli ten zgiełk współczesnego świata, to pędzenie za czymś, co nieosiągalne, za jakimś horyzontem, za nieuchwytnym marzeniem, które próbuje nam wcisnąć ten dzisiejszy świat. A przecież człowiek to istota, która została złączona ze światem, jest jego mieszkańcem, jest jego częścią, a nie tylko tak naprawdę właścicielem. W związku z tym to wszystko, co nam dzisiejszy świat oferuje, czyli to, że próbuje nas przekonać, że potrzebujemy coś więcej niż szumu drzew, niż śpiewu ptaków, to jest wszystko kłamstwo. I dlatego to jest właśnie ta odpowiedź właśnie na to, co potrzebujemy. I o tym właśnie będą dwie kolejne piosenki. Pierwsza z nich to piosenka napisana do wiersza Zbyszka Rawicza Niedźwieckiego. To jest pisarz wrocławski, pisarz doskonały, współczesny oczywiście. Piosenka tytułowa, czyli ballada o tym, co ważne. Liczy się. Daj mi trochę zdrowia, Panie.
kąt, dobry humor, twarde spanie. A co zresztą, mniejsza z nią. Niechaj dar na złotej tacy tym przypadnie, którym źle. Mnie wystarczy, aby z pracy łód radości chociaż mieć. Co do sławy, tym ją dajcie, którym sławy wiecznie brak. Dla mnie ważne, aby w bajce mojej zawsze było tak. Daj mi trochę zdrowia, panie, kromkę chleba, własny kąt. Dobry humor, twarde spanie, a co zresztą, mniejsza z nią. Chwilki dobrobytu diabłu warto duszę dać. Kiedy śmierć się o mnie spyta, gdy staniemy twarzą w twarz, wtedy powiem, trudno, kwita, ale teraz, póki czas. Daj mi trochę zdrowia, panie, kromkę chleba, własny kąt. Dobry humor, twarde spanie, a co zresztą? Mniejsza z nią. Daj mi trochę zdrowia, panie, kromkę chleba, własny kąt. Dobry humor, twarde spanie, a co zresztą, mniejsza z nią. Strzelić marzenia, piosenka do wiersza Stanisława Chudkowskiego. Nie narzekam na los, który przyniósł mi buty i spodnie i czapkę przekrzywioną na bok. Zostawił w kieszeni. Nie narzekam na los, który przyniósł mi buty i spodnie i czapkę przekrzywioną na bok. I trochę grosza zostawił w kieszeni. Egzystuje w jesiennej przestrzeni zaprzątniętą głową myśliwego. Poluje na słowa, obrazy i zdarzenia i strzelam do nich z dziecięcej mrocy. Nie narzekam na los, który przyniósł mi buty i spodnie i czapkę przekrzywioną na bok. I trochę grosza zostawił w kieszeni. Gromadzę je w cyfrowej zamrażarce, bo wiem, że nadejdą wkrótce czasy spragnione zwykłego słowa, spragnionych zwykłego słowa. Nie narzekam na los, który przyniósł mi buty i spodnie i czapkę przekrzywioną na bok. I trochę grosza zostawił w kieszeni. Państwo widzą, są to wszystkie piosenki, które mówią troszeczkę, znaczy jak Państwo widzą, bo część z Państwa mnie nie zna, ale jakby one charakteryzują mnie troszeczkę i charakteryzują to, co, to czego oczekuję, bo tak naprawdę
cieszyć się trzeba wszystkim, każdym momentem życia. Stąd też teraz piosenka napisana do wiersza Kaliny Izabeli Zioły, Bambosze. To jest piosenka o tym, że warto czasem być szalonym, być dzieckiem, nawet na starość, bo przecież czemu nie. Ze słońca w bursztynowych